Ja jestem w stanie wyobrazić sobie, że rządzący, jakby pisząc różne przepisy, wzorowali się na memach, które znaleźli i na przykład znaleźli coś takiego, bo myśleli, że to jest bardzo dobry pomysł. Cześć, z tej strony Szymon. Kamil. Zaczynamy od suchara. Na sali sądowej prawdy wrócę się do świadka. Jest pan, jak dla pana pochodzenie społeczne, to oznacza się pan wielką inteligencją. Na to świadek. Gdybym nie był pod przysięgą, z pewnością odwzajemniłby komplement. Polecałbyś takie pyskowanie świadkowi? Znaczy, raczej sędziom lepiej nie pyskować. Sędzia ma zawsze rację. Jak się wdam w pyskówkę, znaczy ja się nie wdaję, ale no, klient jak się wda w tą pyskówkę, no to może to się dla niego źle skończyć, bo sędzia ma wiele instrumentów, które pozwalają utrudnić życie w sposób maksymalny, inwazyjny, więc nie polecam. Ale to też jest surrealizm, bo to raczej na bazie amerykańskiego procesu pewnie ktoś ten dowcip sobie ukuł, no bo u nas, jeśli chodzi o tak zwaną przysięgę, no u nas nie ma takiej przysięgi jak w Stanach Zjednoczonych, że się tam rękę na Biblii kładzie i mówi się rotę, tylko my mamy coś takiego jak przyrzeczenie. I ono ma taki wymiar, powiedzmy, symboliczny. Ono nie ma jakiegoś tam wielkiego znaczenia, takie jak w Stanach, że można kłamać pod przysięgą. Tak, ale jest przestępstwo, które nawet jeżeli ktoś jest świadkiem i będzie kłamał sąd, no to może pełnić swoje przestępstwo. Tak, ale będzie mógł ponieść wtedy, kiedy przyrzeczenia się nie odbierze, bo tak, nie zawsze tak, się tak. To przyrzeczenie odbiera. Na rozprawach to wygląda tak, że przy każdym świadku, oczywiście są pewne wyjątki, bo jest kategoria osób, od których się nie odbiera przyrzeczenie, no ale jeśli to jest świadek, od którego się przyrzeczenie odbiera, no to wtedy można zażądać odebrania przyrzeczenia, a z reguły człowiek tego nie robi na sali, no bo to szkoda na to czasu po prostu. Bo to wszyscy muszą wstać, bo to sąd nawet wtedy wstaje, jak to... Taki teatrzyk jest. Taki teatr. To czasami taką psychologiczną zagrywkę się stosuje, jak wiadomo, że ktoś jest pierwszy raz w sądzie, może być trochę przestraszony i tak, żeby jeszcze zmobilizować go do tego, żeby mówić prawdę, no to mówimy, że żądamy przyrzeczenia. Prawda? Jak się robi poważnie. Tak, robi się poważnie, no to tak większe oddziaływanie jest w ten sposób na tego świadka. Dobra, przechodzimy do naszych memów. Pierwszy mem. Kiedy nakradłeś na 399 zł, ale przestępstwo jest powyżej 400 i cię wypuszczają. To już jest trochę nieaktualne, bo się zmieniły kwoty. Jaka to jest kwota? Teraz jest 500 zł. 500 zł. No i to jest tak, rzeczywiście jest tak, że to jest bardzo taka arbitralna granica i różnica między wykroczeniem a przestępstwem to mogą być nawet te grosze. To ja sobie przypominam taką historię, jak jeszcze był ten pułap między przestępstwem a wykroczeniem, to tam było 250 zł i była sprawa dotycząca jakiejś tam kradzieży złomu. Ci złomiarze weszli na wysypisko, coś tam ukradli i policja musiała ten złom skradziony wycenić. Wycenę tego złomu zrobiono tak, że sfotografowano złom, zaniesiono sfotografowany złom właścicielowi skupu złomu, który wycenił skradziony złom na podstawie zdjęcia na 251 zł i 53 grosze. Oczywiście wtedy to już było przestępstwo. No. Ale to teraz, jak były zmiany w stosunku do tej kradzieży sklepowej, ale tutaj jest bardzo dużo populizmu w tych przepisach dotyczących tej kradzieży. Rzeczywiście jakby przedstawiciele tych sklepikarzy, oni chcą, żeby ten próg był jak na najniższym poziomie, bo wtedy takie osoby, bo też rzeczywiście jest jakby sprawa to skarna, poważny prokurator, można nawet iść do więzienia za tego typu przestępstwo, a jak jest wykroczenie, to nie. Ale rzeczywiście też jest tak, że niektórzy z kalkulatorem nawet chodzą na przykład do Żabki i wyliczają sobie, ile te rzeczy są warte, po to tylko, żeby nie przekroczyć tej magicznej kwoty, po której już się robi poważnie. Ale czasem się mylą. A właśnie, jeżeli ktoś się pomyli, to popełnia przestępstwo, czy nie?
Moim zdaniem tak, bo to jest oczywiście spór, można się na ten temat spierać, różne argumenty wymieniać, ale moim zdaniem, jeśli chodzi o precyzyjną wartość, to raczej no nie musi to być objęte umyślnością. Dobra, bo chodzi o to, że jakby odnoszę się do tego, że generalnie jest tak, żeby pełnić przestępstwo umyślne, to musimy być jakby świadomi wszystkich tych elementów, z których składa się dane przestępstwo. Więc na przykład też tych kwestii związanych z na przykład z wartością jakiejś rzeczy. I generalnie możemy powiedzieć, że sprawca też powinien być świadomy, że to, co kradnie, ma jakąś tam wartość określoną. A skoro tam granica jest na 500 zł, no to, że ta wartość jest warta powyżej 500 zł. No ale to się przekonuje, że są argumenty za tym, że żeby jednak w ten sposób nie patrzeć. Tak, tak. Można spokojnie uzasadnić to, że tu chodzi tylko o to, żebyś wiedział, co zabierasz, tak? No. Jaka to jest rzecz. No, jeśli chodzi o precyzyjną wartość, no to nigdy nie będzie tak, że będziesz w stanie zgadnąć, ile jakaś rzecz jest warta, którą złodziej zabiera, tak? Bo tak się po prostu nie dzieje. No. Dobra, przyszedł do kantoru z pieniędzmi z planszówek, chciał mieć 42 tysiące euro planszówkowych. No to co się poważne kwoty robią? Można z jednej strony powiedzieć sobie, że te papierki no, po prostu warte były tyle, ile ta gra była warta. A z drugiej strony, jeżeli ktoś chce wymienić te 42 tysiące i żąda od innej osoby, żeby dała równowartość tych pieniędzy w złotówkach, czy to jest jakieś przestępstwo, czy nie? No tak. Co więcej, może mieć tu różne układy sytuacyjne, możemy mieć bardzo różne oceny, no bo jest takie przestępstwo jak wpuszczanie w obieg fałszywego pieniądza, tam jest 310 paragraf 2 kodeksu karnego, czyli takie przestępstwo może zaistnieć, a czasem może być tak, że my chcemy na przykład w kantorze kogoś oszukać, tak? Wprowadzić w błąd co do autentyczności, co do tego, że pieniądze, które my wpłacamy, są prawdziwe i możemy, no, usiłujemy oszustwa w ten sposób. Tak, musimy chyba zrobić kiedyś taki odcinek o najgłupszych przestępstwach, bo pamiętam, była jedna taka sprawa, nie chcę dokładnie wyprowadzać bez błąd, ale w Stanach Zjednoczonych ktoś przyszedł z jakimś banknotem, na którym było napisane, że to jest $1 milion. Wszedł do sklepu i chciał po prostu, żeby wydać mu resztę z tego banknotu. Na szczęście dzielny sprzedawca nie dał się oszukać i zawiadomił organy ścigania, ale gdyby mu... No nie wiadomo, czy miałby tyle na tej kasie. No, pogratulować. No, przychodzisz na przykład, czasem przychodzisz do sklepu i mówisz, czy może mi pani na przykład rozmienić 10 zł. Pani mówi, że ci nie rozmieni. No to wtedy kupujesz jakąś najtańszą rzecz, na przykład jakieś chusteczki za 50 groszy. No i pani i tak ci musi wydać te pieniądze. Więc tutaj przychodzisz z takim udawanym $1 milion w jednym banknocie. No i ktoś ci musi wydać resztę już w prawdziwych pieniądzach. No ale rzeczywiście nie polecamy, takie zachowania mogą być przestępstwem. Dobra, idziemy do ostatniego mema. Tu jeszcze w tematyce trochę pandemicznej. Polska, nie możemy chodzić po dwie osoby, mamy zakaz wychodzenia z lasu. Filipiny, podtrzymaj mi piwo. To jest właśnie informacja o tym, że na Filipinach zastrzeżono mężczyznę, który nie miał założonej maseczki ochronnej. Wcześniej prezydent Rodrigo Duterte otwarcie powiedział, że policja i wojsko mają strzelać do każdego, kto podczas pandemii złamie kwarantannę lub będzie stwarzać kłopoty. To jest walka z pandemią. Walka z pandemią, nie na żarty. Mieliśmy podobny przepis i w sumie gdyby przeszedł w takiej formie, jakiej był proponowany, o tej bezkarności związanej z uchylaniem niebezpieczeństwa związanego z pandemią, to moglibyśmy powiedzieć, że ta sytuacja to jest taka jak z tych Filipin. A czy literalnie tak, oczywiście trzeba byłoby ten przepis jakoś sensownie wyłożyć, ale de facto obejmował ten przepis projektowany też tego rodzaju sytuacje, więc no, nie można wykluczyć. Ja jestem w stanie wyobrazić sobie, że rządzący, jakby pisząc różne przepisy, wzorowali się na memach, które znaleźli i na przykład znaleźli coś takiego, bo myśleli, że to jest bardzo dobry pomysł. I chcieli też, żeby Polska była w jakiejś awangardzie prawniczych regulacji związanych z walką z pandemią. Cóż, Azja cechuje się tym, że tam to prawo karne jest dosyć surowe, więc pewnie naszym rządzącym by się podobało. Tak. Dobra, to było na tyle. Dzięki za oglądanie. Jeżeli chcecie, żeby to wasz mem był w naszym odcinku, to wysyłajcie go na kontakt@karnierzyk.pl. Kilka osób już wysłało, za co bardzo dziękujemy. Zostawiajcie na naszej grupie facebookowej Karnierzyki na Facebooku, jak powiedziałem. Zapraszamy też na nasze social media, Facebook, Instagram. No i pamiętajcie, że kontratypy pozaustawowe nie istnieją. Do zobaczenia, cześć.